Hej, witam Was ponownie bardzo serdecznie, ponownie zawalony pudłami, jak widzicie jest ta pora miesiąca, kiedy dochodzą do mnie wszystkie paczki subskrypcyjne, wszystkie, czyli dwie, Pixelbox i Loot Gaming. Dziś, jak widzicie po nagłówku, otworzymy sobie Pixelboxa, a obecność tego pudła jest jak gdyby tylko zapowiedzią materiału, który pojawi się, nie wiem, jutro, być może pojutrze. Zobaczymy, słuchajcie, dzisiejszy pi Pixelbox, czyli właściwie wrześniowy Pixelbox, zajmuje się tematyką samon. Na obrazkach promocyjnych było widać Pokemony, było widać Dragon Ball bo oczywiście trenerzy Pokémonów samonują swoje Pokemony podczas walki, a em, w Dragon Ballu samonowany był Smok I em, tak też mam nadzieję, że zobaczymy dzisiaj bardzo fajne gadżety. Temat, moim zdaniem, jest bardzo trafiony. Ja jestem w miarę podjarany. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Otwieramy. Oczywiście wszystko jest. Standardowo pięknie zabezpieczone, jak zwykle zresztą. Ehm, już z góry widzę. O, koszuleczko z pikaczem. Biała koszulka z żółtym nadrukiem. Całkiem sporym i pika napisem. E, jest z BioWorlda, czyli znamy już tą jakoś. Mieliśmy z nią wcześniej styczność. Wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo fajna. Jest w rozmiarze S. Czyli taki, jak zwykle zamawiam. Kurde, słuchajcie, jest fajna. Wiecie dlaczego jest fajna? Bo. E, Czarne elementy są bardzo wypukłe. Nie miałem jeszcze wcześniej styczności z tego typu e, nadrukiem. Od razu go sobie pozwolę otworzyć. Moim nożykiem, swoim, swoją drogą również, e, powiedzmy, kolekcjonerskim, pochodził z prasowej edycji e, Homeworlda nowego: Reve, e, Revolution. Revolution czy Revelation? Revolution, zawsze zapominam. Bardzo przydatne gadżety tam kiedyś narzucali. Dobrze. E, Dogrzebałem się do koszulki, nożyk odkładam na bok. Wyjmuję koszulkę, która jest usztywniona na jakimś kartoniku. Ma tutaj standardową, e, może nie standardową, ale grubą, ładną metkę, która tylko potęguje to, że jest to produkt licencjonowany i dobrze wykonany. Słuchajcie, tak wygląda. Moim zdaniem jest świetna. Wygląda rewelacyjnie i jeśli chodzi o wykonanie, jestem pod wrażeniem sposobu, jaki został tutaj zastosowany. Wygląda to obłędnie i mam nadzieję, że będziemy w stanie to uchwycić na. Nagraniu. Moim zdaniem ekstra. Już dla, dla samego tego warto było. Zobaczmy tymczasem, co dalej. Widzę, że są skarpety. Skarpety w Pokebole. czyli, no jak widać, Pokémony bardzo, bardzo mocno zdominowały tą paczkę. Chociaż niekoniecznie. Zaraz zobaczymy, co dalej. Um, co zresztą jest trafione, bo ja nadal gram w Pokémon Go. Troszkę mniej niż, niż, prawda, zaraz po premierze. Wiadomo, wszystkim się troszeczkę e, to przesyciło. Um, dobrze, otwarte. Ale zbliża się premiera nowych Pokémonów na e, 3 a Pokémony Sun, Moon. No kurde, będę miał troszeczkę problem, bo są, to są fajne skarpety, ale są długie, a ja w sumie długich nie noszę. Zwykle wolę po prostu, wiecie, kosteczki i, i koniec. Ale są, są fajne, są fajne, muszę przyznać. Ładny gadżecik. Chociaż niektórzy wiem, że uważają takie właśnie gikowskie, tematyczne e, skarpety za totalny przypał, że to już jest ta granica, której się nie powinno przekraczać, wiem, że, wiem, więc wiem, że nie wszystkim się to spodoba. Dobrze, i słuchajcie, mamy figurkę. Mamy figurkę. Boże, się teraz zbłaźnie, bo nie wiem, kto to jest. To nie była ta, 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 ta. fuzja. Czekajcie, musi być gdzieś napisane. Zbłaźnie się, bo nie będę wiedział, kto to jest. Nie pamiętam, autentycznie. Dragon bola dużo oglądałem, ale nie pamiętam. Mały z niebieskimi włosami. Wy napiszecie mi w komciach, kto to będzie. Zobaczmy, jak jest wykonana tymczasem. O Jezu, zabezpieczona jest z każdej strony folią. Tak krzyżykiem zakleili. Dobra, otwarte. Jest wszystko opisane w jakichś skośnych językach, których nie rozumiem. Ale dobra, jest figurka i jest, słuchajcie, podkładka do niej. Wszystko zapakowane jakby, jakby było spożywcze, spożywcze, być może jest... Nie, nie ma smaku. Jest podkładka, żeby nam się figureczka nigdy nie wywracała. Zaraz spróbujemy ją nadziać na tą podkładkę. Dobrze stoi. Kurde, jest ostre. Te ich włosy są tak ostre, że można się tym spokojnie pokaleczyć. Jakby dziecko się tym zaczęło bawić. Ojej, mogłoby się to źle skończyć. Ale figurka jest fajna, wiecie. Jest, jest malutka, jak widzicie. Jest, jest malutka, drobniutka, ale jest ładna. Będzie sobie leżała z moim e, małym Batmanem i z małym Scarlet Spiderem, bo jest mniej więcej tych rozmiarów, mniej więcej e, w tym klimacie. Okej, okay, wiecie co, jak, jak na tak małą figurkę e, zastanawiający jest jest bardzo fajny detal. Mam nadzieję, że zobaczycie to ponownie na e, zoomach. Podoba mi się. Podoba mi się, jest całkiem fajna. Tylko, że tak jak mówię, musicie mi napisać w komciach, kto to jest. Wydaje mi się, że to jest fuzja tych dwóch młodych. Ale w Dragon Balla nie oglądałem od tak dawna, że zabicie mnie nie pamiętam. E, zanim się sięgnę, sięgnę na samo dno, dokładnie. E, przypinka na ten miesiąc, słuchajcie, przypinka na ten miesiąc przybrała kształt pokebola. Gratulacje, Samonerze: oto jedyna w swoim rodzaju przypinka dostępna tylko we wrześniowym pixel boxie. Wygląda w ten sposób. Jest całkiem ładna wyraźnie próbuję udawać Pokebola, chociaż oczywiście pewne szczegóły nie zostały zachowane, żeby nie naruszyć żadnych tam praw i licencji i tak dalej. Odkładam ją ponownie z zestawem i sięgam po ostatni element chyba, czyli po smoczą kulę. Jest leciutka, nie wiem z czego jest wykonana. Szkło to to nie jest. Nie jest to również nic... Em elastycznego. Nie jest to kauczuk, prawda, więc nie możecie tym rzucać. Ale podoba mi się dobrany kolor, to, że jest naprawdę fajnie przezroczyste. Ja widzę po prostu kuchnię po drugiej stronie, do góry nogami oczywiście odbitą. Kulki są takie trochę przesunięte, znaczy kulki, przepraszam, gwiazdki w środku są troszeczkę przesunięte, tak jakby były w tom bardziej, a nie na środku, ale to nic. Sprawia fajne wrażenie gadżecik. Myślę, że ładnie się będzie, prezent jeśli dobrze się to ułoży gdzieś na półce, to może Sprawiać bardzo ładne wrażenie. O, ten sposób sobie położył. Jest lekki i, tak jak mówię, się nie odbija. To jest chyba jakiś zwykły plastik, ja się na tych tworzywach, słuchajcie, kompletnie nie znam. E, I zdaje się, słuchajcie, że to jest wszystko w tym zestawie. Na dnie znajduje się jeszcze e, iluzjoniści. Pierwsze starcie. O, dobra, chyba wiem, co to będzie. Gdzieś mi się obiło na Facebooku ostatnio takie wydarzenie, gdzie grupa iluzjonistów polskich robi. Coś w stylu trasy ze swoimi pokazami, i prawdopodobnie jest to zaproszenie na to właśnie wydarzenie. Zobaczmy, czy jest gdzieś edycja poznańska. Illusioniści, jesteśmy na Facebooku. Illusioniści 2016. Zaproszenie. Zaproszenie j Ja, okej. Okay. Mam sobie chyba sam uzupełnić, kiedy i gdzie chcę być zaproszony. Witaj! Czytasz ten list, ponieważ należy do ekskluzywnego grona subskrybentów Pixelbox. Tym samym, jako jedna z niewielu osób w Polsce, już teraz trzymasz w ręku zaproszenie na wyjątkowe show iluzjoniści pierwsze starcie. To nie wszystko e, bla 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 bla, magiczny kod bla bla bla, gwarantuję 10% wolnego biletu na wydarzenie. Nasze magiczne bla bla bla. Aha, czyli to nie jest... Nie, dobra, nieważne. To jest e, w takim razie zaproszenie plus kod e, dający... 10% rabatu. Gdzieś Wam go wkleję, żebyście mieli, e, gdybyście chcieli go odebrać. Nie wiem, gdzie ten kod jeszcze jest. Muszę się z tym zapoznać i będę, nie będę robił tego teraz. Tak jak mówię, ja do tych za zaproszeń w Pixelboxach nie jestem przekonany. Wiem, że próbuję jakoś podnieść wartość tej paczki, ale jak gdyby do mnie osobiście to nie, nie trafia. Ale wierzę, że do wielu osób trafi. E, no i karteczka z m, informacją. Piorunujący portret Pikachu. Czyli licencjonowana kszulka z gry Pokémon e, z Pikachu. Pokeball na, na Twoje stopy, czyli licencjonowane skarpetki z gry Pokémon przedstawiające. Pokeball, Twój poszukiwacz smoczych kul, czyli licencjonowana figurka z animowanej serii Dragon Ball. Różne postacie. No to nadal się nie dowiem, kogo tutaj trzymam. Słuchajcie, szkoda. Wielka szkoda, chciałbym wiedzieć. Nie wywalaj się. Kimkolwiek jesteś. Aha, jest jeszcze naklejka. Standardowo taka, taka sama jak przypinka, czyli ok. Dobra, tyle się dowiedzieliśmy, tak wygląda zestaw. Mi podoba się głównie, słuchajcie, figurka i koszulka. Jakość wykonania smoczej kuli jest taka sobie, a powiedzmy, że skarpet. Raz, że chyba nieszczególnie lubię nosić właśnie tego typu gikowskie skarpety, a dwa, że nie lubię nosić długich, ja raczej wolę krótkie, ale paczka raczej ok. Gdzieś tam od znajomych słyszałem, że w tym roku jest tragiczna i mi się nie podobała. Ja nie mogę powiedzieć tego samego z uwagi, chociażby na koszulkę mi się paczka podoba. A jak Wam się podoba, dajcie znać w komentarzach. Czekam na wasze opinie. Na dziś to wszystko. Widzimy się niedługo przy unboxingu loot e, gamingu wrześniowego. Trzymajcie się, po do usłyszenia, pa! pa.